Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Korle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze GTA San Andreas. It's OG Loke, homie, and I'ma kick a little something like this. Hey yo, when I come through up in the place, you don't want me to come with a gun in your face. I spit it hotter than anybody in the world could do. That it's shit like I sucks. Damn. Damn, my shit was whack. Hey, what's happening, Loke? Hey, Carl, what up, man? Hey, dude, you ever thought about getting a writer to help you out with this shit? Yeah, I did. But who, homie? Who? Shit, I ain't in the rap game. No, that ain't my thing. But, we'll have to think about something. Man. How about if I get somebody to write something for me, only they didn't know about it? What? I think I just might have found a ghostwriter. I become the reciter, all-nighter, all-writer. Mad Dog's rhyme book from his home in the hills. Mad Dog's rhyme book? Man, you said you helped, Carl. Come on, man. I'm hot like fire all night. Hey, all right. Hey, when I kick it, I'll do anything, it, homie. I swear that. Okay? Plus jest taki, że może dorobimy się lepszej spluwy i... O! To wygląda jak połączenie Mercedesa z BMW, więc... Bierzemy, jedziemy tam. Jedź do posiadłości... I prowadzi się jak połączenie Mercedesa z BMW. Zdecydowanie. Wszyscy tu... O kurcze! Panie władzo, proszę samemu sobie mandat wystawić za to, co tu się wydarzyło. A teraz dajcie nam Playback FM. No wciąż szuka najlepszej stacji. Jutro będę wiedział, która wygrała w komentarzach. A póki co sobie... O, jakieś kadasty? Kurczę, chyba OG trafił do tego radia. Tak to brzmi, jakby to jemu dane było śpiewać w tym miejscu. Może szukajmy dalej. A znajdziemy. Bounce jest interesujący, ale to jeszcze nie to. Sfur? Tu coś jakby grubszego. Ale ciężko jeszcze ocenić po jednej nutce. Mam nadzieję, że na szczycie. No i Los Santos wjechał na czerwonym. To już też możemy chyba pociągnąć na ten... Kurczę. Co to za droga w ogóle? I to niby na bogato na tym wzgórzu? Oni nie wiedzą chyba, co to znaczy na bogato. Żyć. Może widok ładny, ale dojazd do domu to raczej nie do pozazdroszczenia. No ale jesteśmy już chyba na miejscu. Nie no i tutaj widzę pan burmistrz, tak? Asfalt podciągnęli. Homie, o, to tu? Tak bez żadnej ochrony oni żyją? Rzeczywiście taki sołtys musi być co najmniej Los Santos. Już do domu dociągnęli mu całkiem nieźle tę trasę. Może dobrze by było... A jedźmy tam pod płot normalnie. Bo zastanawiam się, czy niedobrze by było tyłem zaparkować. Okej, okay, tu inni nam zaparkowali tyłem. Więc zakładam, że jeszcze będzie okazja pożyczyć sobie któryś z samochodów. Zróbmy to tak. Taki nowobogacki. Te ładne widoki, ale domyślam się, że taka bogata dzielnica. Choć ten deszcz jest dziwny. To chyba bardziej przeszkadza niż pomaga. Jeszcze taka normalna dzielnica dopiero przed nami, tak, do Poznania. Znaczy normalna, taka bogata, może w ten sposób normalna. A tu możemy wbijać. Poprawiłem też czułość naszego celowania, więc powinno być ok. Nie, nie możemy strzelać. Z nożem. Oj, Mad Dog. I jak... W ten sposób mamy podchodzić? Ty żyjesz jeszcze? Nie wstawaj. Zabij strażnika po cichu podchodząc powoli w jego kierunku, namierzając go poprzez naciśnięcia. Ok, no to za późno. Za późno z tymi informacjami. Ale pierwszy był testowy, tak? Kurczę, jakie tutaj... Jakie tutaj... bajery wchodzą w grę, typu... O, o. Chodzenie po trasie przeciwnika to...
Pierwowzór Horizon Zero Dawn, tak? Co ty robisz? Widzę. Nie tylko rymy, ale też jakieś tutaj tańce nam wchodzą w grę. Dobra, czy kolejnych strażników też nas zaznaczą na mapie, czy powinniśmy się rozglądać za nimi tak ambitniej? Nadchodzi strażnik. Siedzenie w cieniu też tu działa? Kurczę, to naprawdę jest dużo rozwiązań z gier, które gdzieś tam się widziało. Chociaż chyba w tamtych czasach akurat to może Tiff już był na komputerach i nie tylko. Takie skryte bójstwa, to nic nowego. I co mamy? Mamy teraz wejście na niego? I cyk, paróweczki. Znaczy, może nie, może jednak nie paróweczki. Kurczę, ani kasy nie mają, ani broni żadnej przy sobie. Jak żyć? I znów te obrazy, co u dziadka były. Podejrzana sprawa. Kolejna miejscówka w cieniu, więc. Fox! How can we practice mess up so bad, Tanner? You suck ass! Okej. Tak nie do końca, by kucnąć, przejść w ten sposób wzdłuż baru, żeby nikt cię nie zauważył. I tylko tyle? No świetnie! Paru. Nikt cię nie widzi. Graj sobie. Jak widać, gaming potrafi zabić też. O, kamizelka może być dobrym rozwiązaniem dla nas tutaj, chociaż boję się, że to oznacza walkę. Nie no, kamizelka spoko, że mamy, ale... Nie do końca teraz czuję wizję. Gdzie to jest gość? Tu jest. Czy starczy nam życia? I w końcu pierwszy normalnie zabity w tym wszystkim. Ej, macie jakieś życie pożyczyć? Coś? Nic? Opuść posiadłość. Możesz już teraz używać broni, chociaż przekradanie się obok strażników pokryją mu. To będzie spoko. Jeśli uda ci się taki zdobyć, pozwoli ci to na strzelanie bez alarmowania pozostałych strażników. Ło kurcze, i co my tą samą drogą, którą przyszliśmy, mamy iść? Czy jest jakaś inna trasa? Dobrze, że ten nie widział trupa. Tylko martwi mnie ten jeden, co się w serwerze schował. Dobra, spróbujmy tego załatwić. Jeżeli się nie odwróci w naszą stronę, to mamy to. Daj broń z tłumikiem. O! Czuję, że szybko nie wymienimy tego gnata. Taki jest plan. Tylko co, teraz, no właśnie, pytanie, czy jak mamy broń z tłumikiem, to czy czasem nie będzie to wyglądało w ten sposób, że... Co to jeszcze mamy? Dajcie życie, to będzie inaczej. Trochę jak... O, nowy błąd. Czy to nie będzie trochę tak wyglądało, mając broń z tłumikiem... Że już nie możemy korzystać z noża, jak go tak zaskoczymy, takiego strażnika. I no ładne kitko. Jeszcze A4. Czy to jest wyjście z domu, żeby się nie okazało, że i tak my musimy wrócić do tego baru? Nauczony nowymi grami, że zawsze trzeba iść przed siebie, tak? Nowe ścieżki odkrywać, a nie... O-o. Kombinować po starych, a tu się może okazać, że na niewiele nam się to zda. I wracamy do studia. Nie, no nie powiem. Z jednej strony fajny taki realizm, że... To można się przejść po wielkim domu, co do niczego nie prowadzi, a z drugiej strony, no, jednak nie da się ukryć, że to może być dość denerwujące. Kolego, trzeba było grać dalej. Ło, są headshoty. No i teraz jak poprawiłem to namierzanie, to też się lepiej strzela, zdecydowanie. Ten jakby o nas wiedział mimo wszystko, a nie, on chyba tam sobie sprząta tylko, ale jakby... No, no. I to jest właśnie kolejna rzecz, której brakuje. W nowych, to znaczy w tej grze, a co już mamy, czy co już jest takim standardem w nowych grach, a mianowicie jak to sprząta z tym gnatem, a mianowicie takie zwolnione celowanie, gdy już jesteśmy w okolicach przeciwnika. Tak, takie nie autonamierzanie, tylko wspomaganie namierzania to się chyba nazywa. I jak widać... O, można poćwiczyć? Macie jakieś życie na siłowni? Nic?
To dużo daje, tak? Przydałoby się czasem tak. O. Nie jesteś w cieniu, nie jesteś w cieniu. Ale chyba nikt tu nie będzie wchodził. Kurczę, gdzie ten ktoś, coś tu jest? Czasem przydałaby się taka opcja, no widać, wtedy tak na to nie patrzyli chyba. Jak teraz. Tak samo jak wróg nie patrzy na to, że ma trupa na końcu korytarza, a w tym momencie jakby były gry, to... O, trup! Mimo, że gdzieś tam za słupami by to wszystko było, ale wypatrzyłby go. Idziesz tutaj? OG. Możemy to ugrać jeszcze. To wygrać, ale... A tutaj jesteś. Żeby nie popełnić żadnego głupiego błędu i mamy to. O, to mi się podoba, że headshoty działają, tak? A niech barman sobie żyje. Widać, potrafi coś więcej niż strzelać z pistoletu, chociaż może to błąd teraz, że zostawiłem kogoś przy życiu. A z drugiej strony przyszliśmy to tylko po rymę, a nie po to, żeby wybijać... Aha. Pół wioski. Wiem, że kusili... Jako burza. Wiem, że kusili tym rowerkiem. Gdzieś to były wozy, które czekały na nas tylko, żeby... sobie wziąć jeden z nich. Czy my wyszliśmy jakoś inaczej? No cóż, to w takim razie, czy uda nam się umknąć z tej posiadłości, żeby nie było dla niepoznaki, to widzimy się już na miejscu, OG. Chyba nic złego się nie wydarzy. Co najlepsze, żyjemy i znalazłem samochód z klimą, co w tamtych czasach pewnie nie było takie popularne i modne, a to proszę. Yes. No, I got what you wanted. Holmes, you ice cold, dude. Hey, I'll catch you later. Peace, homie. Nara, złapiemy tak naprawdę za moment, tylko skoczmy coś zjeść. Popracujmy nad naszą masą. Co tu masz? Skradanie się można wykorzystać także poza misjami. Możesz podkraść się do kogoś i zabić go po cichu. Cześć, barmanki, można to przetestować, chociaż nie... O, a to co? W miejsce kwiatów, rozumiem. Nie, to kwiaty mogą być dla nas istotne. How may I serve you? O kurcze, jaki stos mięsa. Ale wege. Ile można czekać na burgerkę? Rozumiem, że to nam poprawi życie. O kurcze, ale to taki jakiś... Oszukany ten stos mięsa, no liczyłem jednak. Dawaj to samo. Jaki zestaw dziecięcy? Wołową wieżę daj chociaż. Liczyłem. Że to jeden taki potężny posiłek i mamy full życia. To do końca tak mi o to nie wygląda. Ty, kolego. Nie, myślę, że ma kaptur. A to tylko włosy. To go uratowało przed śmiercią. O, OG? What's happening? Don't try hitting me up with that ghetto babble, boy. Officer Tenpenny, how'd you get my number? Ways and means, you piece of shit. You been trying to avoid me? No, sir. I just been busy, that's all. You're not busy unless you're doing something for us, you understand? Yeah. Loud and clear. Nice to hear it, Carl. Call in to the donut place in the middle of market. We need to talk. Hey, man, you're pretty well dressed. No, panie władzo, pogadamy za moment. My tu jeszcze mamy kumpla do uratowania. Wróć między 12 a 5. Wrócimy tu za moment. Dziwne potrzeby, ale okej. No proszę, jaka punktualność. Jak na live. I co, o 12 nas przeniesie? Proszę bardzo, przewidzieli to. Excuse me. Loaf around here? What? Who? You want friends with that? Loaf. Is he available for communication? Who? Loaf? Man. Oh, you mean Jeffrey. Yeah, our appliance technician called in sick, so Jeff, Loke, he got promoted. So? So? He's out back cleaning the fryer. Hey, what up, Loke? CJ, what's up, homie? Hey, my shit's so tight right now, it's about to bust. So you happy now, homie? Happy? Man, hell no. I can't take this shit much longer. Man, I'm an artist. I'd rather be inside. Man, I can't get a deal for nothing. Motherfuckers always want to keep a nigga down.
And that CPO, Mad Dog's manager, is putting on me real heavy, man. He covering my style for real. Heavy? Man, he 5'3". But that fool's strong. Man, we gotta take him out. He done blackballed me, man. I can't get in the game no way. I told you, I'm an artist, a communicator, and nobody can even hear my message. He going around telling everybody I'm whack. Well, he obviously ain't heard your new shit. That shit is outrageous. That's what I'm talking about, man. Down with a frown, on a tail, a sad clown. All right, so what you want me to do? I want you to take that motherfucker out. Kill him? Well, I ain't mean, Dana. Listen, he gonna be attending some award ceremony, and that's the only time he leaves dog side. Ej, kolego, co jak co, ale my nie zabijamy ludzi. Nie. Wpadł na przekąskę do Burgera Shota po drugiej stronie miasta. No co za pech, a można było... Wiecie, ukraść się, spotkać się z innymi kierowcami przed 22. Dobra, to da radę. Ale można było spotkać go, albo mógł przyjść do tej burgerowni. To by był piękny plot twist całej historii, gdyby zjadł sobie burgerka z naprawdę ostrym sosem czosnkowym. Prosto od G-Loka, czyli jego teoretycznie największego wroga. No chyba, że wiedział, co i jak, co się święci. Moment, tu, co to jest za literka C? W ogóle dobrze by było dorobić się jakiejś potężniejszej broni. No, z misji na misję wpada nam to coś. Ah, Lo, what's up now, man? One of Mad Dog's chauffeurs just left the burger shop across town. Said he was headed over to the musical balls. Good looking, I'm gonna see if I can catch up with him. Okej, okay. I co mamy? Mamy się zbliżać, nie zbliżać, przejąć ten samochód? Uszkodź samochód, żeby... A! O kurczę! Sorry? A! No to szybko dochodzi do tej... orzeczenia winy, czy jak to się nazywa. Dobra, to może działać w dwie strony, jedziemy stąd. No nie będziemy podmieniać broni, bo jeżeli chodzi o pistolet, to wydaje mi się, że mamy jedną z lepszych zabawek aktualnie. A jedź go naprawić. Było tak dobrze. Transfender? Transforever? Szykuje się chyba jakaś grubsza akcja, patrząc na to wszystko. Check it out. Dobra. Nie no, mamy nitro? A weźmy sobie, przetestujmy, tak? Trochę boli, bo to są grube pieniądze. Hydraulika, stereo samochodowe, to co, możemy mieć głośniej? Super bass? Nie, no to w sumie na to pieniądze zawsze się znajdą. Bierzemy i jedziemy. No dobra, mamy nitro zamontowane, samochód przemalowany. O, jedź na spotkanie z kierowcami, a tu dalej kuszą, żeby tam wbić. Teraz wyglądamy trochę jak taka rasowa taksóweczka. Oj, panie władzo. Wszystko okej. Okay. Wyglądam jak rasowa taksóweczka, chociaż może trzeba było różowy wybrać. Byłoby taki Vice City vibe na miastka, ale tu nikt nie jeździ żółtym samochodem, jesteśmy pierwsi w tym mieście. Zaparkuj samochody w taki sam sposób jak pozostałe pojazdy. Ło kurczę, ale o nie! A my musimy się w tym czymś męczyć. A tam wygląda jak samochód, który chcielibyśmy docelowo mieć w naszym garażu. No cóż. Jeszcze nie jest zaparkowane jak pozostało, o, proszę bardzo. Hey, what kept you? Come on, we need to go and pick up the bus. Congratulations on your award, you must be thrilled. Yeah. I like to thank my fans, my mama, and my dealer. Hold position in the middle of the motorcade until we get to the award show. Dobra. Nie no, nic a nic podejrzany ten nasz wóz jest. Ej, ale jedź szybciej. Chyba, że możemy jakoś otrzymać stałą pozycję. O, jest dobrze, jest... O, a co to jest? Tam policjant tu... Kurczę, jazdy na zderzak im się zachciało. I co, parkujemy? Zatrzymaj samochód w tym miejscu, okej. Okay.
Hey, man, take me back to Dog's Mansion. Not today, asshole. Today, we taking the scenic route via the bottom of the ocean. Serio? Do co będziemy mieli wyskoczyć? Na południu, z którego możesz zrzucić samochód, okej. Ej, czekajcie, panowie, my mamy misję, która nam się nie pokrywa trochę. Ale... No dobrze, jest taki układ. Proszę tylko zapiąć pasy. Who the fuck are you? Where's my usual driver? Unlock this fucking door. I can't fucking swim, you fucking psycho. Ah, so I've heard. What you want, fool? Money? I got bitches. Loads of fine bitches. Take them. They'll do anything you want. You want a record contract? Man, I can make any fool a superstar. I know people in... Shut up! Mamy jedną łajzę. Utrzymuj prędkość. Kurczę, najgorsze, że tu mieliśmy nitro. No i... profesjonalnie. Nasze nitro się tutaj to tylko zmarnowało, ale liczę, że OG będzie zadowolony. Lećmy jeszcze raz do niego zobaczyć, co ma do powiedzenia chłopak. Jak dobrze pójdzie, to chyba zakończymy jego wątek. Tak to trochę śmierdzi, ale OG, powiedz, co masz do powiedzenia? Może tak to gryźmy. If I'm going back to a cell, I want to have a big party first. This may be my last chance to get hurt. Okay, so what's the plan? Well, I'm gonna slide back over to Grove Street and get those sounds bombastic fantastic. All right, so what you want me to do? I want you to get ready for the party and get some girls, man. Okay. Get some real fly girls, yeah. You know what I'm saying? The ones in the bikinis and shit in the videos. That's what I'm talking about. I told you, brother, I'm the chronicle of our struggles, the voice of the families, like Moses, only keeping it real. You said it. You know what I'm saying? Piękny śmiech. Jak załatw sobie nowe ciuchy, idź do fryzjera, a następnie... Jak? Jeszcze pomiędzy 26 rano. No dobra, fryzjera to sobie tutaj opędzlujemy. Co masz nam do zaoferowania? Ale najgorzej, że będziemy musieli się przebrać, chcąc... Blond włosy? Znaczy... Tak w ciemno trochę ryzyko, ale może... Nie mamy nic lepszego do wymyślenia. Dobra, zaryzykujemy, nic nie widać. Ło kurcze! O nie... Znaczy, wyglądamy trochę jak gwiazda, ale tak trochę boli. Może tamte lata? Na clean? Na groove? No, coraz lepiej. Dobra, daj wysokie afro i będą wszyscy szczęśliwi chyba. W ogóle niepodobni do siebie. Dobra. Będzie clean, zostaje. W nawiązaniu do starych filmów, czy starej mody, no i przede wszystkim jest w miarę tanio. Nie zakochaj się, panie barber. Tylko co, teraz już nie mamy czapeczki? Znaczy chusty? Trochę szkoda by było zakładać te nowe włosy, ale czy to wystarczy? Hey CJ, where what up, G? Hey Lo. This party is jumping. We got a gang of crazy ass bitches in the house. You coming over, homie? I don't know, man. I had some plans tonight. But we had a big disaster. I won't be rapping. My mic's broken. Okay. I'm gonna come over right now then. No proszę, nigdy nie zostawimy kumpla w potrzebie. To się nazywa real gangsta. OG. Ło kurcze, ale chrupnęło. Aż tu poczułem. W kościach. Nie ukrywam, że trochę boli to zatopione nitro, ale okej, jesteśmy na miejscu. Poszło szybciej niż myślałem. Tu serio te imprezy są? Nie słychać. Chociaż no może brak mikrofonu, tak? Damn, man, this lyrics is horrible. That dude needs some work, man. Hell yeah. What up, fellas? Hey, what's up with you, baby? So you back on the block, huh? Hell yeah. You a real killer, huh? What he done that I ain't, huh? Stall him out, man. Hey, relax, man.
Hey, a baller's posse is about to run up. They're headed up here right now. Looks like we backed them ballers against the wall, huh? Hey, CJ, strap up. Scroll Street. I'll go get smoke and some Grove boys. Okay, get some cars, block the road. The rest of y'all get heated. A mogliśmy to już mieć kałacha. Nie możemy wysadzić tego samochodu? Wak strzelaj! Tak nas uczyli tam na strzelnicy. Nie możemy wysadzić. Jeszcze ktoś tu żyje? Po co oni w ogóle przyjechali? Hey, look up! More them on the bridge! O, trochę gorzej z tym mostem. Tam już na pewno nic nie wysadzimy. Ale to... Jeszcze ktoś? Mamy ich rozjechać, czy trzeba strzelać? O kurczę, jest tego więcej tam. I właśnie kolejny minus tego autonamierzania jest taki, że... Władanie pistoletem. A, poprawiło się. Nie mamy możliwości oddania strzału w głowę. Normalnie to człowiek wyciągnął headshoty. Z drugiej strony, przy tych broniach to chyba nie ma co kombinować. Jeszcze tego z tej strony tutaj nadciąga sporo. Cieszę się, że mamy kamizelkę na tę misję. I sporo amunicji rozrzucę. Zostaw tego gnata. Jeszcze ktoś tu żyje. Jak na filmach gangsterskich. Prosto w twarz. Grove this king? Man, I ain't never seen a ballers roll that deep before. Yeah, they heard Carl Johnson was running with his brother again. Yeah, for sure. Come on, let's get back to the party. Shit, man, once Lowe got off the mic, then the party got started. I co? Szacunek plus. Mamy to. Najgorsze, że kolejna misja to chyba współpraca z glinami, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tyle samochodów na dzielni. No dobrze, a tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Podoba mi się to, jak to tu ładnie zadbali o bezpieczeństwo i działanie tego osiedla. No cóż, jeszcze pewnie wiele przyjemniejszych zakątków przed nami. Grał z wami Korle, trzymajcie się. Hej, hej!